Siemaneczki, ziemeczki, witam was już, myślę, że po raz ostatni, ale nie ogólnie, tylko w tym właśnie roku, jest 31 grudnia. Dzisiaj Sylwester, właściwie za chwilkę, bo chciałbym to wam rzucić o 29.59, akurat przed nowym rokiem, więc chciałbym wam podziękować za ten rok, który był chyba, był on jednym z lepszych okresów w moim życiu, ponieważ jak na YouTubie, jak i prywatnie, dość dobrze mi się powodziło. Właśnie możecie sobie teraz zobaczyć na ekranie statystyki ogólnie mojego kanału od 1 właśnie stycznia 2017 roku do 30 grudnia 2017. Jest niestety tutaj jeden dzień opóźnienia, ale to i tak pewnie dużo nie zmieni. Na mój kanał w tym roku przybyło 4397 widzów, więc był to rok naprawdę dosyć pracowity dla mnie na początku. Pierwsza połowa tego roku streamy cały czas były praktycznie, potem po wakacjach mi się, no po prostu spocząłem na laurach i trochę też się załamałem, ponieważ YouTube zaczynał to zasięgi ucinać TP. Większość YouTuberów się na to skarży, ale w tym roku, który teraz będzie, postaram się naprawdę, bo cel na ten rok bieżący, co teraz właśnie będzie za kilka już minut dla was, jest jasny, 10 tysięcy subskrypcji. Zarobki też w miarę małe były w tym roku z samych wyświetleń, ponieważ nie przejmowałem się za bardzo, czy mam mój film prawa autorskie, czy nie. Po prostu chciałem, żeby była jakaś fajna muzyka. No i co? Chcemy też w tym roku 100 tysięcy wyświetleń w końcu wbić, bo na lewie trochę się udało wbijać, ale ciągle brakuje chyba 6 tysięcy wyświetleń właśnie do 100 tysięcy, więc w tym roku myślę, że na pewno chciałbym to zrobić. Oceny pozytywne 11 tysięcy do negatywnych 1700 tam coś. Komentarze 77 tysięcy, więc też wam bardzo dziękuję. Udostępnienie jest mało, więc naprawdę proszę, żebyście udostępniali te filmy. Średni czas oglądałem 2 minutki, tak moje filmy trwają po 3-4 minutki, więc myślę, że to nawet w miarę spoko jest. No i co, ja już przestanę tutaj gadać o tych moich statystykach. Chciałbym wam życzyć szczęśliwego nowego roku, żeby był on lepszy niż 2017. Dużo szczęścia, pomyślności. No i oczywiście, żebyście spędzili ten rok jak najlepiej. No i co? Ja nie jestem za bardzo dobry w składaniu życzeń, ale jeszcze raz chciałem wam życzyć szczęśliwego nowego roku. Trzymajcie się i piona. Jak łapiesz oddech tamtych lat, nie błagasz już o szmal, o szmal.